Będzie zaraz on! Będzie zaraz on? On, czyli kto? Znalazłem dom Herobrine? Co jest? Chowaj się! Nie może wiedzieć, że tu byłeś! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Extreme! Ostatnio była piosenka i zaraz po niej miał być maraton Extreme, a niestety dopadła mnie choroba, przez co nie byłem w stanie za bardzo nagrywać, ale spokojnie, chyba wracamy. Znaczy wrócimy, jak dobijecie pod tym filmem co najmniej 10 tysięcy łapek w górę. Jak dobijecie 10 tysięcy łapek w górę dzisiaj, to zrobimy maraton, więc zostawcie łapkę w górę. A dzisiaj jestem po prostu zwykłym graczem, który przyjdzie do innego gracza po to, by zamieszkać koło niego. Ponieważ dzisiaj robimy sąsiad troll, a gdzie jest gracz, który tutaj mieszkał, to szczerze mówiąc teraz nie wiem. A dobra, jest tutaj. On nie jest jakiś mega wykokszony, więc no mam nadzieję, że nie będzie też jakiś zbytnio agresywny i że cały troll przebiegnie spoko. Ja zrobię tak, że sobie po prostu wyjdę stąd. Najpierw sobie damy survivala, wyłączę sobie vanisha i możemy sobie teraz na spokojnie stąd wyjść. No i idziemy do niego jak gdyby nigdy nic. Tak jakbyśmy po prostu przechodzili gdzieś bokiem i przypadkiem zauważyli jego bazę. On jest tutaj. Napiszę, hej! Czy on widział, co napisałem? Chyba widział, bo było napisane. Ja mam nick jabłeczny. Cześć! Ej, on zamyka drzwi przede mną. Idź! Ja w pokojowych zamiarach. Mordeczko. Napiszę mordeczko, żeby wiecie, trochę zaufania w nim wzbudzić. Idź! Ej, on chce mnie uderzyć. Ej, spokojnie. Spokojnie! Napisałem mu też tak. O, tu jest creeper. Okej, ten creeper nie może wybuchnąć, bo będzie fail i mnie nie będzie już lubiał. Chcę się zaprzyjaźnić! Halo, panie Dawid. Dawidex 2010, czy to jest twoja data urodzenia? Stoi i nic nie odpisuje. Może po prostu zbierać na jakąś głębszą odpowiedź? Mam dług. Jaki dług? Masz diamenty? No, mam dwa, dosłownie. A co? Powiemy mu, że mamy dwa diamenty, żeby nie było. Ale jaki dług w ogóle? Dasz? Oddam. Ale jaki dług? Ej, dobra, bo chyba zostałem wciągnięty w jakąś głębszą konspirację? To znaczy, u kogo on może mieć dług? Przecież on ma tak biedny dom, że jak on przecież, nie wiem, czy on chce na mnie wyżebrać te dwa diamenty po prostu. Mam nadzieję, że nie zrobi to. Ała, spadłem. Kumpel. Kumpel? U kumpla masz dług? Ale jak to w ogóle? To chyba nie do końca taki kumpel, z którym masz u niego dług. I to do takiego stopnia masz dług, że aż prysz u kogoś innego od diaksy? Dasz dwa diamenty, to mu zapłacę. Okej. Okay. A będę mógł wybudować się koło ciebie i zostać sąsiadem? Jeszcze mu serduszko wyślę na końcu. Żeby wiecie, żeby widział, że jestem dobry chłopak. Ok. Napisał ok. Okej. Okay. To dam mu te dwa diamenty, które sobie teraz zcheatowałem. Proszę bardzo, trzymaj. Mieszkaj poza płotem. Mam nadzieję, że fajnie się będzie wspólnie mieszkać. Zrobimy takie coś, że jak on ma tutaj płot, a to są sąsiedzi troll, to dobudujemy po prostu płot równo w niego jakby. Damy sobie stack płotków i zaczniemy tutaj po prostu dobudowywać sobie swoją działkę, jak w Simsach. Zrobimy sobie takie pyk, tak żeby ta działka nie była jakoś przesadnie wielka, ale dom na pewno zrobimy lepszy niż on. Pyk, 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 pyk. Okej, okay. Mam działkę zbudowaną. Teraz tutaj może powstać oficjalnie mój dom. Teraz sobie dajmy trochę drewna. Powiedzmy, dajmy sobie 200 tego drewna. O, to będzie git. Oj, co on zrobił? On wysadził creepera? Tak, wysadził creepera. Widziałeś świnię? Niestety nie. A czemu on pyta, czy on ma świnię? No, ma jedną świnię. Dobra, ma jedną świnię, dlatego że rozumiem, że druga by mu się przydała. Czemu tu mieszkasz? Bo nie chcę sam. Jak będziemy we dwóch mieszkać, to będziemy razem pilnować domków. To jest bardzo mocne argument. Ale tu, no bo tak jak pisałem, chcę mieszkać koło kogoś. To jakby nie jest chyba jakieś mega dziwne. Jakby to, co pisze, nawet ma sens. Wykosimy tą trawę na mojej działce, zaczniemy od takiej, wiecie, podstaw. To mieszkaj obok, a nie za. Ale to jest obok. Przecież ty masz tutaj wejście do domu. Ale mieszkam obok. Jakby tu jest jego dom, czyli jestem obok, a nie za. Okej, może mu się troszkę wektory mylą. Nieważne. Przeróbmy sobie to na drewno. Zrób jakieś podstawowe rzeczy typu crafting table. I wydaje mi się, że tutaj możemy zacząć budowę naszego domu. Tyle, że jakby ten dom miał wyglądać? No dobra, powiedzmy, że zrobimy taki na podwyższeniu domek, żeby był jakiś taki nie do końca regularny, nie do końca. No to zrobimy tutaj taką podstawę. Ej, co on robi? Ej, mordo, co robisz? Ej, dlaczego mi zniszczył w ogóle podstawę tutaj? Nie wiem. Tu mieszkaj, tu masz działkę. Gdzie? Jeżeli do końca, że nie ma miejsca w ogóle. Tu. Tu? Ale tu jest wyjście swojego domu przecież. Ale tu jest wyjście swojego domu i nierówny teren. Tak,
mu napisałem. Czy to jakkolwiek do niego przemówi? Czy ten typ jest w ogóle poczytalny? Przecież to nie ma chyba znaczenia za bardzo dzisiaj osiedle. No ale dobra, budujemy dalej to podwyższenie. Robię sobie tutaj takie ramy domku, wiadomo, żeby było ładnie. Przydałyby się też jakieś schody wejściowe, czy coś w ten deseń. Ale to zaraz. Najpierw robimy szablon domku, bo już naprawdę chciałbym mieć budowę tego domku za sobą. Jestem ciekaw, co on zrobi, jeżeli zacznę jakiś ten dom taki wykorzony w pewnym momencie robić, bo zauważcie, że on na początku prosił o diamenty, kiedy mu napisałem jakby, bo pytał się, czy mam diamenty chyba, nie? Ja mu napisałem, że mam dwa i on akurat chciał dwa, więc jakby to jest takie podejrzane trochę, jakby chciał mnie oskubać. Buduję tutaj podłogę, no i będzie naprawdę, naprawdę git. Ej, nawet koncepcja tego domku mi się zaczyna podobać, bo już mam w głowie mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Podsadzę się i rozwalę ten blok. A co robi nasz sąsiad? Chodzi i na razie odpuścił ten temat, to żeby się przenieść działką, więc całkiem git, bo przynajmniej nie muszę się z nim użerać, a szczerze mówiąc nie chciałoby mi się na nowo tego domku robić. I zrobimy wejście tutaj takie i takie. No, i to będzie dobre. No, no, nawet. Co on robi? Czy on używamy crafting table'a? On ma diamentowy... On sobie... Ej, wiecie co? On sobie zrobił diamentowy miecz z moich dwóch diaksów, więc on kłamał. On żadnemu kumplowi. Masz złoto? Nie, nie mam. Ej, ja już mu nic nie będę dawał. Jakby zostałem oskubany na hajs. Tak centralnie po prostu. Dobra, buduję taki standardowy domek. Zrobię ci kopalni. Okej, jakby kopalni, no to zrób mi kopalni, no. Rób. Czy ten domek tak miał wyglądać? No dobra, powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że właśnie w ten sposób miał wyglądać ten domek. Dlatego dobudujemy sobie tutaj jeszcze troszeczkę. No, no, robi się noc. A my nawet mamy skończone fundamenty domku, który przy jego domku wygląda bogato, ale cały czas męczy mnie sprawa tych dwóch diaksów. Nie wiem, gdzie ten gościu jest i co on aktualnie kombinuje. Czy on mnie podgląda z jakiejś perspektywy, z której go nie widzę, czy co? Może pożyczył gość tej świni, o której gadał. Kto wie? Na pewno nie ja. A tutaj chcę zrobić na przykład takie okienko. Takie, wiecie, mniej regularne. Tutaj trzeba będzie już uzupełnić to troszeczkę tak. No i proszę bardzo. Minecraft Extreme. Poradniki na domek i trole w jednym. Ej, dobra, tu jest dużo bardzo mobów. Gdzie jesteś? Na górze. On mnie nie widzi? A dobra, widzi mnie. On ma diamentowy miecz. Powinieneś mnie bronić przed tymi potworami, a ty z tym uciekasz. Po co ci ten diamentowy miecz dałem? Znaczy, po co ty go robiłeś w sumie? Z moich dwóch diamentów. A może się go zapytamy? Ej, a ten diamentowy miecz to z tych diamentów, co ci dałem? Ciekawe, co na to odpiszę, bo został przejrzany maksymalnie. Ale na razie nie zwracając uwagi na to, będę po prostu tutaj budował dalej. Potrzebuję go. Chyba, co pamiętam, potrzebowałeś diaksów na spłatę długu kumpla. Zabijemy go i dam ci... Kogo? Kogo on chce zabijać? Zabijemy go i dam ci więcej diaksów, czy chodzi o tego kumpla? Ej, dobra, jeżeli on ma takie podejście do kumpli, to ja nie wiem, czy ja chcę być jego sąsiadem. Raczej na pewno nie. Ale zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Wezmę sobie pochodnie, napiszę do niego zaraz. Przyjdzie tu zaraz... Okej. Napiszę mu okej, tylko on... Gdzie on jest? Ej, on wyszedł z serwera. Ej, on centralnie wyszedł z serwera. Ja mam pewne podejrzenia odnośnie tego, co on planuje zrobić. Jeżeli on zrobi to, co myślę, że zrobi, to będzie naprawdę totalnie głupia rzecz. O kurcze, tutaj mnie zombiaki atakują. Rady boskie. Dobra, ja sobie tutaj zrobię nowy crafting, który już sobie zrobię tutaj. No nie wiem, dam sobie iron sword. O, ironowy miecyk. Okej, żeby było. Dam sobie chleba tak, no nie wiem, z 10, żeby mnie głód nie zamęczył przez ten odcinek. No i teraz możemy sobie w sumie zrobić takie podstawowe rzeczy, jak na przykład drzwi. O, dobra, trzy pary drzwi. To jest nawet git, tylko czy coś mi powie, dlaczego drzwi się akurat robią w liczbie trzech? To jest dziwne i zawsze mnie to dziwiło, ale okej. Wezmę sobie iron axa, żeby móc szybciej niszczyć. I jakby najpierw zajmijmy się tym, żeby jeszcze zrobić może patyki. Okej. Tak, no nie, bo zaraz, jak się robiło bramkę? Chyba tak się robiło. Tak się robiło bramkę. Okej, i nawet mamy dalej na dwie bramki. Szybko. Co? Ej, wrócił. Dawidek zwrócił. Zniść tomt. Co? Niść dom. Co? Snić dom? Ej, ale o co mu chodzi? Bo nie do końca rozumiem. Czy ten jego kumpel ma jakiś problem odnośnie tego, że się tutaj wprowadzam, czy co? No tak, tylko jakby ja zakładam, że ten kumpel w ogóle nie istnieje. Szybko. Ale co ja... Ale o co chodzi? Ej, no bo naprawdę nie rozumiem. Ej, co on robi? Czemu to niszczysz? Co jest? Chowaj się. Ale jak ja się mam teraz chować z tak wybudowanym domem? Przecież to jest niemożliwe praktycznie. Co on robi? Daj żelazo. Dobra, wziąłem sobie
10 iron ingotów trzymaj. Mam tylko tyle. Szybko iść do kopalni. Ale gdzie jest kopalnia? Dlaczego mi każe iść do kopalni szybko? To ja musiałem przed kimś schować. Ta, tutaj? Okej. Dobra, to pójdę do kopalni. I wiecie co? Teraz odpalę sobie Game Mode Spectator i zobaczę. Co on robił? Wy to widzicie? On pali mój dom. Dlaczego? Dlaczego on to robi? Dawidex, ja to widzę. Ej, dlaczego on pali mój dom? W momencie, kiedy jestem w kopalni, czy to jest naprawdę jakaś głupia podpucha do tego stopnia? Jakby wcale to nie było podejrzane, że kazał mi tak szybko iść do kopalni nagle, jakby coś się stało. Nie rozumiem, Dawidex, dlaczego mi to zrobiłeś? Że go szkielet zaraz zabije. O nie, mój dom. I co, ja mam go teraz na nowo budować? Dobra, poczekam, aż on się spali, żeby Dawidex miał jakby pole do manewru. Zobaczymy, w co on brnie, bo widzę, że leci w konia. Ewidentnie leci w konia. On nawet podpala mój crafting table, Dawidex. Ty nie masz w ogóle serca. Spaliłeś mój dom, na którym pracowałem ile? 10 minut? 10 minut nad tym domem pracowałem. Mój dorobek życiowy. On podpala te moby. O nie, jeszcze tu, jaka tu jest masakra. Czy on to teraz by chciał gasić? Nie, to już wszystko... O nie. No i co? No i chłop mi spalił chałupę. Co ja teraz powinienem zrobić jako zwykły gracz? Powinienem go to oskarżyć? Dobra, zrobię tak. Wyjdę do tej kopalni. Wyjdę i napiszę, że skończył mi się kilof. Ej, skończył mi się kilof. Dobra, idę tutaj w jego kierunku. Nie wychodź. Czemu? Czemu mam nie wychodzić? Ej, czy on naprawdę tak słabo kłamie? Do kopalni. Ej, ale czemu on mi rozkazuje? Ej, czemu on mi każe iść do kopalni? Ej, co jest? Dobra, ja wchodzę do kopalni. Teoretycznie, ja w praktyce odpalam spectatora. Chowaj się, bo będzie zaraz on. Będzie zaraz on? On, czyli kto? Ten jego kumpel. Ale nie może wiedzieć, że tu byłeś. I dlatego on spalił mój dom. Ej, co jest? Jakby nie rozumiem. Czy on mnie w jajo robi? Czy serio zaraz coś dołączy na serwer? Ukryje twój domek. Jak? Dawidex? Czy spalenie domku nazywasz ukryciem? Spaliłem go, ale odbuduję. Co? Dobra, wychodzimy. Teraz już oficjalnie mogę pójść i mogę to zobaczyć. Mogę już się do niego jakby przyczepić. O nie, Dawidex. Dlaczego to robisz? Mieliśmy być sąsiadami. Ej no. Dawidex, dlaczego? Jesteś moim przyjacielem? No, widzę właśnie. Dawidex, ty lecisz w czosnek. Ewidentnie po prostu. Jest tak słabo kłamiesz. Jesteś taki... No i co mam teraz zrobić? Co mam teraz zrobić? Zniszczyłeś mi dom. Czy on buduje drugie piętro? On chyba nie chce, żebym tam zamieszkał, nie? Tak zgaduję, bo mam się przecież przed jego kumplem chować. Ukryłem dom przed nim. Okej, Dawidex, jakby... Patrząc na twój dom, ja nie wiem, czy odbudujesz taki ładny dom, jaki ja zrobiłem. Chyba nie. Ale to co? Napiszę mu inaczej. Zmienimy troszkę akcję. Wkurzyłeś mnie lekko teraz. Dobra. Co dobra? Co znaczy dobra? Po prostu przyjął to do świadomości i tyle? A no cóż. Wiecie co? Ja mam pomysł. Zróbmy działo TNT nastawione w jego stronę na naszej działce. Myślę, że to będzie idealna rzecz. No tak. Tyle, że jeszcze muszę sobie crafting o tej postawić. Ja się dziwię naprawdę, co on odwala? Nic nie buduj. Ale czemu? Przecież i tak nikt nie przyjdzie na serwer. Ja wiem, że ty kłamiesz, Dawidex. Zniszcz płot. Czy to jest jakiś niezręczny sposób na powiedzenie, że mnie tu nie chce? Czy on sam wchodzi do ognia, który rozpala, Dawidex? Dawidex, mordo mordeczko, co ty to robisz? Ja naprawdę, ej, nie. Na dzisiejszym odcinku jestem mega zmieszany. Może zróbmy to inaczej. Dajmy sobie na przykład diamond chestplate, tak żeby wyglądać bardziej kort od niego, żeby na pewno miał jakieś wątpliwości odnośnie tego, czy mnie zabije na jednego hita. I zacznijmy może budować obsydianowe działo w jego kierunku, tak wiecie, w ramach zemsty. Dałem sobie 30 obsydianu, on dalej chodzi, mi to podpala. Słuchaj, nie mordo. Ja się tak z sobą bawić nie będę. Ja się tak bawić z sobą nie będę. Powiemy mu wprost, że... Co on robi? Czy on podpala mój obsydian? Czemu to robisz? Halo, Dawidex, o co ci chodzi, mordo? Spal to! Obsydian mam spalić? Czy on się podpalił? Ej, bo ja chyba powinienem mu pomóc. Jakby wskakuj do wody. On, nie wiem, Dawidex. Wezmę sobie jeszcze diamentowy kilof, żeby móc zniszczyć ten blok tutaj na środku, bo on mi tylko przeszkadza w tym, żeby, no wiadomo, zrobić działające działo. Weźmiemy sobie, nie wiem, z 10 TNT, redstone'a tak, no nie wiem, powiedzmy z 20. Jeszcze sobie dajmy wodę, water bucket, okej. I zacznę po prostu na jego czarowidziało. Ja nie wiem, czy on wie, że to jest działo.
ciało. Nie wiem, czy on ogarnia, co się dzieje. Podejrzewam, że jeszcze nie. On patrzy. Patrzy z podziwem. Co on robi? On podpalił moje TNT! Dawidex, co ty robisz? Widzieliście to? Oj, nie, Dawidek, jeżeli ty chcesz coś przed swoim kumplem ukryć, to kijowo ci idzie bardzo. Bardzo kijowo, jakby spal to, ale jak ja mam spalić obsydian? Zróbmy jeszcze tak, że zrobię sobie dwa przyciski. Okej, okay. Nie może być śladów. Ale są! Jest wielka dziura! Dawidex, czy to dla ciebie nie są ślady, że stało się tutaj coś złego? Wiem, właśnie widzę, pomóż mi, ale czemu on to podpala? Przecież podpalając tego nic nie zrobisz! O kurczę, ej dobra, troszeczkę się zgrzałem. Zróbmy jeszcze to w ten sposób, że dotąd dociągniemy sobie obsydian, pyk. Idę, gdzie on idzie? Okej, okay. To ja zrobię tak, że jak przyjdzie, to zobaczy, że TNT jest ustawione w stronę jego domu. Tak, o, idealnie. I tutaj pyk. Więc można będzie, no, na jego oczach wystrzelić mu działo. Mam tylko nadzieję, że... Nie, wydaje mi się, że chyba za wysoko to lekko zrobiłem. Dlatego postaram się ten blok zniszczyć i to TNT leciutko o jedną kratkę w dół dać, bo no inaczej może nie wystrzelić tak, jakbym tego chciał. Ej, co jest z tym Dawidexem? Czy on się gdzieś tam chowa? Ej, dobra, zróbmy tak. Ja się jeszcze schowam, w razie gdyby mnie podglądał. Bo on się ewidentnie jakby czegoś boi. Gdzie on poszedł? Tu nic nie ma. Ej, Dawidex? Gdzie chłopa wcięło? Dawidex? Co on tu kopie? On szuka czegoś w cave'ie? Okej. Okay. Co on wyprawia? On tutaj robi sobie chyba jakąś bazę. On tu się chyba zbroi? On robi drzwi? Ej, on sobie zrobił nową bazę. Bazę w cave'ie? Ale po co mu ta lepianka? Jakby... Przecież to on jakby w stosunku do mnie jest zły, nie w, ja w stosunku do niego. Ja chciałem tylko domek sobie obok wybudować. Wziął wiaderko. Aha, on robi wiaderko. Ale po co mu wiaderko z wodą? Co on tam dalej kopie? Ej, nie wiem. To jest dla mnie naprawdę podejrzane. Ja mu chyba wysadzę ten dom. On dał wodę pod piecyk? Jakby, jaki to ma sens? Czy ktoś mi powie, co tu się tak naprawdę dzieje? On chyba wraca. On wraca. On wraca? Tak, on wraca. Dobra. Skoro on wraca, to ja tutaj powinienem być. Na jego oczach, słuchajcie, wystrzelę działo w jego dom. Więcej płotów niestety nie mam, żeby się ogrodzić. Ale on tu idzie, czy nie idzie? Cały czas ma jakąś dziwną schizę, jakby nadchodził, ale tam jakiś... O, idzie, nadchodzi. Wkurzyłeś mnie, Dawid. Tak mu napiszę. Dobra, widzi to. Tego odpalam to TNT. I teraz to. I już za późno. I poleciało. I wysadziło mu domu trochę. Ej, on mnie goni. On jest teraz wkurzony mega. Dobra, to trzeba zrobić inaczej. Ej, on pisze mi, gdzie jesteś. Ej, co jest? Przecież ja byłem centralnie koło niego. Dobra, wysadzamy to dalej. Wysadzamy to dalej. Uwaga. Let's go. Runda druga. Ej, on ten dom zaczyna podpalać. Ej, o kurcze. Niechcący. Niechcący sam się wysadziłem. Dawidex, a czy to TNT poleciało w twoją stronę? Nie, czy on widział, że ja się wysadziłem? Chyba nie. Chyba nie. Dobra. Ej, co on robi? On zbiera moje TNT. Dobra, GM0. On jeszcze to sam sobie podpalił. Ej, Dawidex, co ty robisz? Sam sobie TNT jeszcze podpalasz. Nie przekraczaj ognia, ale on sam w ten ogień wchodzi, Dawidex. Dawidex, do jasnej ciasnej. Czy gdzieś to jest ten przycisk? Tak, on tutaj spadł, to git. Dałem sobie jeszcze redstone'a. Mam nowy dom, tu nikt nie może mieszkać. Okej, okay, jakby to teraz rozumiem jego motyw, dlaczego tam to zrobił. A gdzie on jest? Czy on mnie widzi? Dawid? 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 Czy Dawid poszedł w stronę swojego domku nowego? Tak, on tu jest w tym nowym domku. Co on tu TNT postawił? Ale po co on? Dawid, nie igraj z ogniem. Nie wiem, czy ty wiesz, do czego to TNT służy. On chciał podpalać, ja wam przypominam, on chciał podpalić obsydian. Także coś jest nie tak. Czy on robi pułapkę? Czy on robi tak słabą pułapkę na mnie, że co, on myśli, że ja przyjdę do niego do domu i... Okej. I co on teraz zrobi? Dawidex. On robi pułapkę na mnie. On robi pułapkę. On chyba myślał, że ja za nim poszedłem. Zaraz, on zrobił pół płytkę zamiast... Zrobił pół płytkę zamiast płytki naciskowej. Czy ja dobrze widzę? Czy ja dobrze rozumuję to, co się dzieje aktualnie? Dobra, on tu wraca. Dlatego też ja wystrzelę kolejne działo TNT w stronę. Dobra, podpalam kolejne. Dobra, i tutaj pyk i leci. O nie, bo ta ściana to zatrzymała. Chodź, pokażę ci nowy dom. Okej? Okay? Czemu on mnie tam prowadzi? Jakby, Dawidex, ja wiem, co ty chcesz zrobić. To jest w sumie smutne, że chłop ma jakąś intrygę, jakiś plan działania, a ja wszystko wiem, co on robi i on nawet o tym nie wie. Dobra, biegnę za nim, zobaczymy, jak ta półpłytka ma zadziałać, bo nie wiem, czy jemu się coś nie pomyliło, chyba troszkę. I co? Znalazłem dom Herobrine? Wejdź? Dobra, no i wszedłem, i co? No i tu jest TNT, Dawidex, widzę to. I co? No chodź tu, Dawidex, chodź. Czekaj, jak on tu wejdzie, to za nim drzwi. Wysadzimy się razem. O nie, bo on wpadł do tego TNT jeszcze. O, zaczął spanikował. Co jest? Dawid, co ty? On się zamurował przede mną. Nie działa. Co nie działa? Hackers. O Boże. On chyba serio ma te urodzenia w niku, tak mi się wydaje. Czy on przede mną ucieka? On uciekł gdzieś na dół. Dawidex. Przecież ciebie zabiją w tej kopalni. Co ty to robisz?
widzisz. On sobie podpala, żeby cokolwiek widzieć. Dobra, dokopał się do kopalni. O, się jeszcze sam podpalił i spadł jeszcze niżej. Dobra, znalazł wodę, więc Dawidek żyje, ale on spadł jeszcze niżej, gdzieś biegnie na oślep przerażony. A tu jest creeper w ogóle. O nie! Dawidek, on jeszcze spadł niżej. Ej, co jest? Ej, ten chłop, czy on wie co? Ej, wiecie co? Ja nie wiem, jak ja to mam skomentować, bo ja naprawdę nie czaję. Co się teraz dzieje? Ale Dawid, haker, napisałem Dawid. W tym samym momencie pojawia się z drugiej strony kopalni nagle. Mordeczko, co jest? Kto jest hakerem? Elo, Dawidex. Kto jest hakerem? O, on mnie chce wepchnąć do lawy. On sam tam, co on robi? On sobie zamurował, już chciałem go tam wepchnąć, ale stwierdziłem, dobra, oszczędzę chłopaka. Dawid, czy on mnie unika? Co on robi? On stawia tu drzwi, co? Dawid? Nie wiem tak naprawdę, o co chodzi. Wszystko mi się układało? Idź. Dobra, to patrz. Napiszę mu, to patrz, idę. I wejdę do lawy na jego oczach. Spłonę tutaj, on się patrzy tak na górę. Co jest? To go nie zabiło, ale on się tu pali. Dawid, on zginął. Jakby, Dawidex. To była bardzo niefortunna śmierć. Jakby sam się zabił. Dlaczego tak się bał i czego się tak bał? Nie wiem w sumie. Tepnę go tutaj. Tepnąłem go, ale on coś stoi, się nie rusza. Rozgląda się, gdzie jest. Widzi, że w kopalni tutaj gdzie zginął. GM0, mordo, pogadajmy. To troll, szatan, jaki szatan? To troll, nie za... Dawid, dobra, jakby... Słuchajcie, dam mu jakieś itemy rekompensowe za to, że zniszczyłem jego dom, wiadomo. Znaczy, on zniszczył teorii mój, ale mnie to za bardzo nie obchodzi. A wy zostawcie łapkę w górę i przypominam wam, że filmy codziennie o 10:00, więc trzymajcie się, no i pa, pa!